Wieczór WTK, Dariusz Milejczak, witam Państwa ponownie. To był gorący politycznie poranek i popołudnie o kryzysie praworządności w Polsce i prymacie unijnego prawa. Pod takim hasłem odbyła się debata w Parlamencie Europejskim. Było mocne przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej Komisji Europejskiej Urszuli von der Leyen. Z Państwem i ze mną politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Szymon Osowski. Dobry wieczór, panie profesorze. Będziemy komentowali i pana będę prosił o skomentowanie tego, co zapewne nasi widzowie widzieli dziś przed południem i po południu w telewizji. Po co to wszystko na początek, zapytam. Niełatwiej było zrobić realny krok wstecz w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i po prostu zakończyć ten spór, czy może właśnie o to w tym wszystkim chodzi? Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. No, ja zajmuję się wszystkim komunikowaniem politycznym i dla mnie dzisiejsza wypowiedź pana premiera przede wszystkim była adresowana do potencjalnych wyborców w Polsce. Zresztą pan premier później zadeklarował, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana, jak zresztą wcześniej szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Natomiast to, co się stało dzisiaj podczas debaty, no, miało pokazać siłę Polski, myślę, że siłę samego premiera, rządu. Ja przysłuchiwałem się i wypowiedzi pana premiera i wcześniejszej wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, bo jednak debata miała dotyczyć głównie praworządności i kwestii związanej z sądownictwem. Ja pragnę zwrócić uwagę, że wszystkie takie najważniejsze indeksy demokracji oceniające jakość demokracji w poszczególnych państwach, w których Polska cały czas oczywiście zaliczana jest do państw demokratycznych, ale ocena tej demokracji jest coraz gorsza, tak naprawdę dotyczy dwóch kwestii. Znaczy Polska jest krytykowana po pierwsze za zmiany w sądownictwie i po drugie za zmiany w mediach. No i dzisiaj rozmawialiśmy o kwestii zmian w sądownictwie. Także moim zdaniem to, że to się stało w Parlamencie Europejskim, no jest konsekwencją działań oczywiście kolejnego nieszczęsnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast jest to podyktowane z punktu widzenia rządzących polityką wewnętrzną. No celem rządzących jest zwycięstwo w kolejnych wyborach. Myślę tutaj o wyborach parlamentarnych. Trzecia kadencja jest coraz trudniejsza do osiągnięcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy i jeszcze cały czas skutki przecież pandemii. W związku z powyższym, że to wystąpienie było przede wszystkim adresowane do Polski i Polaków. Pan premier dużo mówił o historii. Miałem wrażenie, słuchając pana premiera, że w zasadzie to Europa Zachodnia prosiła Polskę, żeby w 2004 roku weszła do Unii Europejskiej. Rozumiem, czyli pana zdaniem ta cała sytuacja, to przemówienie, mam na myśli mówiąc cała sytuacja, czyli cały ten spór z Unią Europejską, to nie jest zaplanowana gra, na końcu której jest określony cel, tylko politycy tak naprawdę idą na żywioł. Chodzi o elektorat wewnętrzny, o użytek właśnie wewnętrzny. Tak, bo ja się zgadzam z tym, co powiedział premier, że premier nie chce, żeby Polska wyszła z Unii, ponieważ no, Prawo i Sprawiedliwość od początku, no, że tak powiem, boksując się tak z Brukselą, no jednak parę razy się cofnęło właśnie wtedy, kiedy pojawiały się kwestie finansowe. No bez pieniędzy z Unii nie poradzimy sobie z kryzysem. Nowy Ład, piękna idea, słyszymy, że będziemy mniej płacić podatków, będzie nam się żyło lepiej, natomiast no bez pieniędzy z Unii to się nie uda. Dzisiaj słysząc, że Unia właściwie zarabia, pojawia się taka dyskusja, taka narracja, że w zasadzie więcej do tej Unii dokładamy niż otrzymujemy, co jest taką dosyć wirtualną księgowością, tak biorąc pod uwagę, że zyski korporacji no, są przekazywane do państw właścicielskich, no to nie jest przecież to samo, co przekazywanie bezpośredniej gotówki. Znaczy to wszystko jest podyktowane polityką wewnętrzną. Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce, żeby Polska znalazła się poza Unią, ponieważ sondaże, tak jak zresztą mówił pan premier, 85-90% Polaków chce zostać w Unii Europejskiej. Natomiast pytanie, czy głównym powodem są demokratyczne wartości, czy może głównym powodem jednak jest to, co ja mam wrażenie decydowało o tym, jak w 2002-2003 roku no już wchodziliśmy do Unii Europejskiej. No przecież wszystkim Unia Europejska kojarzyła się przede wszystkim z pełnymi półkami, z dobrobytem. No i to dzisiaj widzimy, chociażby biorąc pod uwagę infrastrukturę. Okej, ale coś na końcu tej drogi, coś na końcu tych działań mających na celu, będących nakierowanych wyłącznie na użytek wewnętrzny, no coś jest. Co teraz? Premier był, wyjedzie. Co jest na końcu tej drogi? Ostatnio rozmawiałem z kilkoma politykami i działaczami Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że silne gospodarcze powiązania polskiego handlu z Zachodem nie pozwolą na wyjście z Unii. Twierdzą też, że Unia nie zablokuje środków, tym bardziej, że nawet kanclerz Angela Merkel mówi, że trzeba negocjować z Polską.
Polską. Jak pan myśli, to wstrzymanie środków to znów jest taki fake news, używając narracji obozu rządzącego, czy jednak jest to bardzo realne, że na jakiś czas te środki będą wstrzymane? No, pytanie oczywiście na jaki czas, bo jeśli będzie to uzależnione od kwestii przestrzegania praworządności, no to wiemy, że może być z tym problem. Nikt nie wierzył chyba kiedyś, parę lat temu, że Wielka Brytania będzie poza Unią Europejską. Zresztą sam premier, tak, brytyjski, godząc się na referendum, liczył, że referendum będzie wygrane. Tak? No, dlatego też my nie chcemy, natomiast różnie to się może skończyć. Oczywiście ja nie wierzę w sytuację, gdzie Polska będzie poza Unią, natomiast ograniczenie środków wydaje mi się, że jest możliwe. No, tutaj często rozmawiam z moimi kolegami, koleżankami z wydziału, którzy zajmują się środkami europejskimi, zajmują się Unią Europejską naukowo. Podkreślają, że to może się tak skończyć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, kto ma decydujący głos, jeśli chodzi o większość w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. No tutaj, że tak powiem, zwolennicy tego kursu polskiego nie są w większości. No i Polska działa trochę podobnie jak Węgry. No, rozpycha się, żeby mieć większą, silniejszą pozycję. Natomiast ja wracam do tego, że moim zdaniem jest to podyktowane sytuacją wewnętrzną. Kwestia pewnych, no, trochę postraszenia z jednej strony emigrantami, z drugiej strony gdzieś tam zwrócenia uwagi na Brukselę, która może zbyt daleko wchodzi w polskie sprawy. Natomiast myślę, że te sondaże pokazujące, że 90% Polaków jest za Unią, to troszeczkę też wpływa na rządzących i hamuje ich, i stąd też próba takiej obrony premiera Morawieckiego. Troszeczkę myślę, że polski rząd się wycofa, natomiast retoryka musi być taka, że z jednej strony, jak mówię, cofamy się i godzimy na pewne ustępstwa, ale z drugiej strony szabelka musi być, musimy, że tak powiem, wyjść z twarzą, tak? Czyli wrócić na tarczy, mimo że trochę tam oddamy swojej kompetencji. Skądś to znamy, moglibyśmy powiedzieć, no bo strategia Viktora Orbana, można powiedzieć, jest bardzo podobna, ale teraz nie o Orbanie chciałbym porozmawiać, ale o opozycji, bo dziś byliśmy, to cytat, dziś byliśmy świadkami zderzenia PiS-owskiego rządu ze ścianą, mówił Donald Tusk. Ta sytuacja wokół konfliktu rządu z Unią jest przecież dobrym paliwem dla opozycji. Uważa pan, że ono jest dobrze wykorzystywane? Poza hasłem chcą nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Ja nie widzę billboardów, nie widzę kampanii w social mediach. Też tam jest trochę bieda. Jak to można było by wykorzystać? A może po prostu ja tego nie widzę, a pan widzi więcej? Znaczy dzisiaj jadąc widziałem wielki billboard pani europoseł Ewy Kopacz przy Malcie, Polska w Unii, taki jeden z największych billboardów, także coś się dzieje. No to chyba nie jest ta twarz, którą by chcieli dotrzeć i którą Platforma by chciała dotrzeć do szerszego grona wyborców. Zgadzam się, no ale w końcu pani premier Kopacz pojawiła się w Wielkopolsce, co prawda w Poznaniu, co prawda na billboardzie. Natomiast no, to nie jest okres kampanii wyborczej, także tutaj myślę, że Donald Tusk scementował partię. Natomiast ja się nie dziwię, że jest wykorzystywany hasło polexitu, no bo skoro rządzący straszyli uchodźcami, nadal straszą tak uchodźcami, przecież to, co się dzieje na granicy wschodniej, to poza oczywiście konkretną sytuacją związaną z działalnością państwa białoruskiego, no to jednak blokada medialna czemu służy? No służy pewnej narracji wewnętrznej. No, sondaże pokazują, że Polacy nie najgorzej, w sumie nawet bardziej pozytywnie niż negatywnie odbierają ochronę granic. Tak? No bo i teraz opozycja dostała taki prezent od rządzących, tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego plus kilkoma wypowiedziami bardzo ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby pana wicemarszałka Terleckiego z kongresu, który gdzieś tam nawiązywał do Brexitu. No i trudno się dziwić, że próbuje wykorzystać to hasło polexitu, no bo pewne symptomy świadczące o tym, że ta relacja pomiędzy Warszawą a Brukselą idzie na starcie, no są. No Unia jednak historycznie patrząc bazowała zawsze na kompromisie i jeżeli jedna strona tego kompromisu nie chce zawrzeć, to będzie moim zdaniem trudno o sukces, tak? Liczony tym, że zyskają jedni i drudzy. Ale ja mówię, wracam do tego, moim zdaniem to mimo wszystko jest podyktowane kwestią polityki wewnętrznej bardziej niż zagranicznej. Mm-hmm. No to w zasadzie już odpowiedział pan w pewnym sensie na moje ostatnie pytanie, bo kończy nam się powoli czas, ale chciałem dopytać, tak żeby pan wytłumaczył, doprecyzował naszym widzom, jak to jest, że mimo kryzysu na granicy, mimo sporu z Unią Europejską i tak dalej, rządowi Prawa i Sprawiedliwości nie maleje w sondażach, no bo można by przyjąć takie założenie, że tak właśnie powinno być, a nie jest. Dlaczego?
Nie wiem, czy nie maleje. 30 parę procent, no to nie jest fantastyczny wynik, który no nie by maleje w ostatnim większość. Czasie. Panie profesorze, nie nawiązuję tutaj do tych sondaży sprzed roku czy sprzed kilku lat oczywiście. Znaczy ja myślę, że ta sytuacja na wschodzie, ograniczenie informacji z jednej strony dla mediów, które muszą liczyć na to, co przekazywane jest przez władze, wpływa właśnie na to, ponieważ no, to zagrożenie ze strony Białorusi no, jest realne, znaczy nie w sensie militarnym, ale ci migranci czy uchodźcy no, są wykorzystywani instrumentalnie, plus kwestie no, pojawiających się problemów paliwowych i Rosji też to jest tam w ten sposób przedstawiane. W związku z powyższym no, w takiej sytuacji, tak to trochę było w czasie pandemii, tak i dzisiaj, no, społeczeństwo no, wszystkie działania rządu zmierzające do poprawy bezpieczeństwa traktuje pozytywnie. Natomiast wynik 30%, ja w tym sensie mówię, że to nie jest nadzwyczajny wynik, bo pamiętajmy, że cały czas mamy no, jednak dość mocno zjednoczoną prawicę, tak, i cały czas no, podzieloną, dużo bardziej zróżnicowaną opozycję. Tak, to sumuje się w ten sposób, że oczywiście opozycja jako cała, nawet bez Konfederacji, tak, ma większe poparcie ogólnie w społeczeństwie. Natomiast pytanie, jak to się przełoży na ewentualne wybory, pytanie, czy będą w czasie konstytucyjnym, czy trochę wcześniej, to już jest inna kwestia. Także moim zdaniem te sondaże wcale dla partii, mimo rzeczywiście zgadzam się z panem redaktorem, że teraz są pewnie ustabilizowane, natomiast PiS ma mocny elektorat pod 30%, którego nic nie ruszy i ja nie wierzę, żeby on, obojętnie co by się działo, stopniał do kilkunastu procent. Tak? Ten elektorat twardy jest i on zawsze będzie. To na koniec zapytam, wierzy pan w przedterminowe wybory, czy generalnie bardzo trudno przewidywać, biorąc pod uwagę no, niezwykle dynamiczną sytuację w ostatnich miesiącach? Przedterminowe wybory musiałyby się komu opłacać, tak, rządzącym, to po pierwsze, w związku z tym to zależy od ich kalkulacji, no, a po drugie, no jednak coś z wyborami trzeba będzie zrobić, tutaj myślę przede wszystkim o tym, co już kiedyś było zresztą u państwa mówione, czyli o tej zbieżności wyborów samorządowych i parlamentarnych, także na pewno coś w kwestii wyborów jeszcze będzie musiało się zdarzyć, chociaż myślę, że rządzący liczyli przede wszystkim na to, że wybory będą w terminie konstytucyjnym, a będą mogli je wygrać dzięki temu, co zaproponuje Polski Ład, oparty w dużej mierze na funduszach unijnych. Dlatego te fundusze są tak potrzebne dla partii rządzącej. Politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Szymon Osowski, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.